Nasze ekrany mają płaską powierzchnię, jednak gdy oglądamy filmy, to mamy wrażenie głębi i trójwymiarowości oglądanego przez nas świata. Najważniejszym wskaźnikiem głębi jest perspektywa i kiedy patrzymy na ten budynek, to wydaje nam się on płaski. Jednak gdy ścianę ustawimy pod kątem, to zaczyna nabierać on głębi i gdy pod kątem ustawimy dwie ściany, budynek nie jest już płaski, a pokazując najwięcej możliwych kątów, nie mamy już wątpliwości, że jest trójwymiarowy. Podobnie jest we wnętrzach i tu mamy postać ustawioną na tle ściany, a tu została usytuowana w rogu. Głębię możemy zbudować również przez wieloplanowość i dodanie przedmiotów w tle oraz na pierwszym planie. Przy takim układzie przestrzeń już nie jest taka płaska jak przy postaci sfilmowanej na tle ściany. Wrażenie głębi możemy uzyskać również przez nakładanie się na siebie przedmiotów. Kolejnym sposobem na zbudowanie przestrzeni jest ramka. Jednak przy tworzeniu obramowania musimy pamiętać, że regularne kształty zamiast budować przestrzeń, dają wrażenie przycięcia kadru. Elementy obramowania muszą być oczywiste dla widza, bo inaczej odciągają uwagę, zamiast skupić ją na temacie kadru. Przy budowaniu głębi za pomocą ruchów kamery należy pamiętać o wieloplanowości i punktach odniesienia, bo bez tego ciężko o wrażenie ruchu i przestrzeni. Mając kilka planów, widz odnosi wrażenie, że obiekty z przodu poruszają się szybko, a te z tyłu wolno lub stoją w miejscu. Zjawisko, w którym obiekty w oddali wydają się przesuwać wolniej niż te z przodu, nazywa się paralaksą.